Zacznijmy od wypicia szklanki wody. Potem znajomi Łukasza W., youtubera znanego jako kamerzysta, podpuszczają niepełnosprawnego intelektualnie chłopaka, by m.in. jadł ziemię, kocie odchody, tarzał się w błocie i rozbijał cegły na głowie. Szok, niedowierzanie, mi brakowało słów. Najsmutniejsze, że ofiara sama zgłosiła się do prześladowców. Byli jej idolami. Jest załamany tą całą sytuacją. Jest mu bardzo, bardzo trudno się odnaleźć, ponieważ jakby liczył, że będzie sławny, a stał się pośmiewiskiem. Tłumaczenie youtuberów jest dziecinne. Nie jesteśmy lekarzami, żeby stwierdzić, czy chłopak jest niepoczytany. Resztę kamerzysta wyjaśni na policji. Zawiadomienie złożył wojewoda zachodniopomorski, ponieważ Łukasz W. pochodzi ze Szczecina. Powinniśmy jako dorośli, jako służby reagować z całą stanowczością i krótko mówiąc gorącym żelazem wypalać tego rodzaju sytuacje. Film został zablokowany przez należącą do Google platformę YouTube, lecz tylko na kanale autora. Dziś po południu bez trudu odnaleźliśmy go na kanałach innych użytkowników. Jeżeli ktoś wgrałby dokładnie ten sam film na platformę, to on powinien zostać automatycznie zablokowany.